Jurajski, ależ w tym czasie wakacji, jak zwykle tętni życiem, liczni turyści odwiedzający to miasto mogą liczyć nie tylko na piękno przyrody, ale także na kolejne wydarzenia organizowane przez miejscowy samorząd. Takim, które na stałe wpisało się już w kalendarz, jest piknik balonowy, który jak co roku cieszył się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów. My szczęśliwi właśnie, że mimo takiej zdradliwej trochę pogody, bo przecież godzinę temu czy półtorej godziny tutaj była ulewa i wielka burza, ale dokładnie tak samo było wczoraj. Po tej burzy wyszło słońce, udało się zrobić pierwszy lot i dzisiaj mamy trzeci lot, no bo dzisiaj rano był lot drugi, a teraz wieczorem mamy lot trzeci. Wydarzenie wyjątkowe i ciekawe, prezentujące okazałe balony, których miłośnicy chętnie przyjeżdżają na Jurę Krakowsko-Częstochowską, dzieląc się z innymi swoją pasją. Szybownice wykorzystują termikę, a dla nas termika jest jak gdyby niekorzystna, bo rządzi bez naszego pozwolenia. A tam termicznie wykorzystują te efekty właśnie, że się wznoszą i robią ten lot. My musimy mieć stabilne warunki, dlatego startujemy wczesnym rankiem i później popołudniem, bo wtedy nie ma termicznych wiatrów i jest stabilne i temperatura się stabilizuje, w związku z tym ten efekt lotu i wtedy my mamy władzę nad tym, co lecimy. Pasja piękna, ale jak słyszymy również kosztowna, ale chyba warto by zobaczyć takie jak ten piękne widoki balonów, które królowały pod Olsztyńskim zamkiem. Balon ma różne pojemności. Tu są najmniejsze balony 1800 m3, największy tutaj balon ma 3000 m3. I uwarunkowane jest ilością osób, które możemy wziąć wtedy do kosza. Czyli ta pojemność gwarantuje, że przy 3000 możemy wziąć 4 osoby, a przy 1800 może być jedna osoba lub maksymalnie dwie. Czyli to jest ta różnica objętościowa. I tak samo też się różni wielkością koszy, żeby ta ilość osób mogła wejść do kosza, no to musi być odpowiednia wielkość tego kosza. Mamy 4 zbiorniki, które zabezpieczają nam ilość paliwa na przynajmniej około od 2 do 3 godzin. Lot trwa w granicach 1,5 godziny, w związku z tym ten efekt bezpieczeństwa paliwa jest nadmiarowy, po to, żeby można było, jak mamy przeszkody, mamy las na przykład, żebyśmy mogli nie wylądować, to wtedy lecimy dalej, ale paliwa mamy na tyle, żeby te 2-3 godziny spędzić w powietrzu. Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który od pewnego czasu chętnie angażuje się w różne inicjatywy w subregionie północnym, bo jak mówi nam wicemarszałek województwa Grzegorz Boski, to nie tylko forma promocji marki śląskie, ale przede wszystkim inwestycja. To bardzo cieszy, że tego typu imprezy właśnie goszczą tutaj na Jurze, w subregionie północnym naszego województwa. Dlatego jako Zarząd Województwa Śląskiego bardzo chętnie wspieramy tego typu imprezy. Mamy też tutaj swój balon, swoje stoiska i wspieramy również finansowo. Trzeba wspierać takie imprezy, bo one pobudzają gospodarczo, pobudzają turystycznie. I chyba wszystkim nam na tym zależy. Widzimy tutaj po frekwencji, ile osób jest zainteresowany tego typu imprezami. Kolejny piknik balonowy, miejmy nadzieję, już za rok, ale już od piątku 19 lipca znowuż sporo dziać się będzie w Olsztynie, tym razem podczas Festiwalu Sztuki i Wina. My już zapraszamy właśnie w piątek 19, bo ten piątek jest bardzo dobry. Będzie fajny wieczorny koncert, będą tańce z Teatrem Tańca z Częstochowy. W sobotę też scena cały dzień i w niedzielę Sławomir Uniatowski ze swoimi wspaniałymi coverami, m.in. z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.